Wybrane fragmenty Tomasa Watsona o modlitwie. Modlitwa utrzymuje serce człowieka w otwarciu na Boga, ale w zamknięciu na grzech. Modlitwa jest kluczem, który odblokowuje Boże skarby litości. Modlitwa jest strzałą, a wiara jest łukiem, którą nasze modlitwy wznoszą się do nieba. Modlitwa bez wiary jest bezowocną modlitwą. Ojciec dziecka zakrzyczał i przemówił ze łzami: Panie, wierzę. Gdy jego łza spadła na ziemię, jego wiara sięgnęła niebios. Jest powiedzeniem jednego ze starożytnych, że święci niosą klucze niebios na ich pasie. Modlitwa otwiera drzwi nieba i przyjmuje błogosławieństwa z Bożej ręki. Bóg schodzi do nas przez swego ducha, a my wznosimy się ku Niemu przez modlitwę. Drzewo obietnicy nie spuści swojego owocu, jeżeli nie zostanie wstrząśnięte ręką modlitwy. Ta modlitwa ma największe szanse przeszycia nieba, która wpierw przeszywa czyjeś własne serce. Modlitwa bez gorliwości jest żadną modlitwą. Modlitwa pozbawiona życia nie jest modlitwą tak samo, jak obraz człowieka nie jest samym człowiekiem. Pobożny człowiek prędzej będzie żył bez pożywienia, niż bez modlitwy. Modlitwa rozkoszuje ucho Boże, rozmiękcza jego serce i otwiera jego dłoń. Wołamy: Abba, Ojcze. Rzymian 8:15. Wołamy: tu jest żarliwość. Abba, Ojcze. Tu jest wiara. Żarliwość dla modlitwy jest jak ogień dla kadzidła. Sprawia, że unosi się do nieba niczym słodki perfum. By nakłonić wierzących do modlitwy w wierze, niech przypomną sobie hojność Bożą. On często wykracza ponad modlitwy swoich ludzi. Anna poprosiła Boga o syna. Bóg dał jej nie tylko syna, ale i proroka. Salomon poprosił o mądrość. Bóg dał mu nie tylko mądrość, ale także bogactwa i cześć. Jakub poprosił, aby Bóg nakarmił go i odział. Ale Pan poszerzył jego bogactwo do dwóch obozów. Kobieta kananejska poprosiła o życie swojego dziecka. Chrystus nie tylko dał jej to, ale także i życie jej duszy. Modlitwa jest kluczem nieba. Wiara jest ręką, która go obraca.